Hej, hej, witam was ponownie. W momencie, w którym musimy się obronić przed najazdem naszych tutaj nieprzyjaciół, czy przeżyjemy? No kurde, mam nadzieję. Tymczasem zbieramy ekipę. Powiedz mi, jak bardzo źle się czujesz? No, bardzo źle. Zajmę się leczeniem. Całą ekipę do środka. I teraz tak. Tutaj możemy sobie spokojnie to drugą zbroję płytową wywalić w kosmos. Nie będziemy jej używać. Z jednego prostego powodu. No nie opłaca się. Nie opłaca się, jest to bezsensowne, jeżeli chodzi o używanie takich... Tych zbrojek. Musimy coś lepszego znaleźć. Dawaliście pomysł, żeby wykorzystać tutaj... flak jackety. Czyli z badań zbroje balistyczne. I tą kamizelkę balistyczną, ona fajnie daje, jeżeli chodzi o zimno, ale jest jedna wada: tkanina. Niestety, dopóki nie zrobimy sobie farmy hydroponicznej, nie przystosujemy sobie gleby do tego, żeby móc takie rośliny hodować, nie jestem w stanie tego zrobić. Musimy wybudować najpierw tutaj tą bazę dookoła, domknąć to wszystko, zacząć to powoli zadaszać, przygotować w pierwszym momencie tej farmy hydroponiczną w tym miejscu, wykorzystując gejzer, lampy słoneczne. Następnie gdzieś, no tutaj mówię, magazyny, żywność, produkcja. Ogólnie rzecz biorąc, jakoś to będzie, jakoś to będzie. A na razie, tak jak mówię, leczmy się ile możemy. Money musi być sprawna. I zobaczmy, na ile warty jest pająk w boju, bo może się w ogóle okazać, że się tego pająka nie opłaca używać do walki. Ruszacie. Dreszczyk. Moglibyście, kurde, tym echtem aktywować, prawdę mówiąc. No fajnie. Wszyscy tutaj. Jak bardzo? Jest dobrze lub nie jest dobrze? Będzie dobrze. Nie aktywują tych mechów, prawda? No rzeczywiście, że nie. Dobra. Czy wy czymś strzelacie? Na szczęście nie, macie same noże. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. W tym momencie mamy dzięki temu przewagę. Wychodzimy tutaj. Oddajemy salwę kontrolną i zobaczymy, co się będzie działo dalej. Stefan, bierze w ciebie. No, blisko. No nie, żartuję, było bardzo daleko. Tu już było bliżej. No okej, okay, coś zaczyna się dziać. LKM-y dają radę. Nice. Dobra, strzał głowę parę razy padł. Spoko, spoko. Okej, okay, leży. No wiadomo, jest to dla nas opcja na kolejną paszę. Hipotermia lekka, dreszcze lekka, dobra. Jak u was z tymi wszystkimi? Dreszcze. Chowaj się w takim razie, odpoczywaj. Tu jest git, Szymon git. Kapsel też git i Stefan. Stefan Ociwo też git. A, parka, okej, okay, to wszystko wyjaśnia. No dobra, to my w takim razie uderzamy. Uderzamy. Okazuje się, że poszło bardzo łatwo. Troszkę bardziej się bałem, prawdę mówiąc, tego ataku. Ale to prawdę mówiąc chyba dobrze. Git. Pobudzacz. O, to fajnie. O, spoko. Bardzo ładnie poszło. Pobudzasz się przyda w kolonii, gdyż dzięki niemu będziemy mogli sobie ogarnąć tutaj lepszych pracowników, wiadomo. Dobra, ogarnij do końca tam, co masz ogarnąć, albo w sumie spać też, spoko. No i git, no i git. Żyjemy, daliśmy radę. Atak nie był wcale skomplikowany, defoliator powoli nam zacznie uprzykrzeć życie za niedługo. I nim w pierwszej kolejności będzie trzeba się zająć. Stefan w pełni wyleczony. Bardzo dobrze, bardzo dobrze.
A jak tam sobie radzicie z budową? Jest git, widzę, że deweloperka jakoś w miarę idzie. Jedyne zadanie, jakie macie, to też by stąd zabrać te komponenty i wbudować dalej, więc... Chyba jest git. Będziemy żyć. Przynajmniej takie są założenia kolejne, nie? Dobra, grzybki się zbierają. Ty doisz? Nie, tresura out. Zapomnij w ogóle, nie. Kucharz też nie. Po co ci to? Na co to komu? Komu to potrzebne? Kapsel jest od dojenia, cięcia, ścinania, wycinania, docinania, przenoszenia, zwierzakami zajmowania się ogólnie. Ta zbroja wspaniała, tak naprawdę nie jest złym, trochę, nie jest aż takim złym pomysłem, że ją zrobiliśmy z jednego prostego powodu. Jak przyjdzie handlarz, albo po prostu tego handlarza wezwiemy. Artowanie. Budowniczy domów na drzewie. Sali nie mówi, że jest tam nieznane zagrożenie. Nic więcej o tobie nie wiem. Daleko? Ło, panie! No, sorry, ale to zadanie jest out. Przykro, ale no nie jestem w stanie tam dojść w żaden możliwy sposób. Znaczy, niby moi koloniści by wytrzymali. Może dałoby radę, ale no nie wiem jak jest... Nie będę ryzykował, muszę mieć teraz pewniaka. Muszę teraz tutaj pewniakiem. To muszę się tutaj zająć, jeżeli chodzi o kolonię i o dokończenie tej bazy. To jest mój teraz na chwilę obecną priorytet. Okej, zniszczyły się. Bardzo dobrze, o to chodzi. Jakby taki plan, jeżeli chodzi o te rzeczy na zewnątrz, żeby się po prostu tam niszczyły. Stefan zbiera grzyba, bardzo dobrze. Tego grzyba mamy tu bardzo dużo, więc nie mamy się czym przejmować, jeżeli chodzi tutaj o ogarnianie tego względem żywności. Jest git, bardzo git nawet. Dorabiam sobie posiłki oczywiście, pajączek sobie też tam śmiga, działa, powoli funkcjonuje. Tego grzyba nawet powoli robi się za dużo. Panie wyleczony, duże ryzyko złamania u kapsla. Co się stało? Poczęliśmy człowieka. Daj mu radę. Doraź mu ładnie. Spartaczył próbę, zdenerwował się, ale to jest minus większy? Parka z ludzkiej, używam głód, nudne baraki, lekki przybywa z... Przybywa na zewnątrz? Nieudana szam... Ojej. Sfora wściekłych zwierząt. To akurat spoko event. Oj, niespoko event. To jest nasze święte zwierzę. No trochę ała. No mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie mimo wszystko, że nie będzie jakiejś mega tragedii czy coś. Z jednej strony spoko, bo wiadomo, no ale... Bo mięso i w ogóle, nie? Ale z drugiej strony, no... No myślę, że w kolonii to się nie spodoba. Poszarpany strój w mroku... Nie? Jest git, w sensie... Wilczy głos. No dobra, bardziej głodny jesteś niż was obchodzi, co się działo z tymi zwierzętami. Git, no to akurat spoko. Pytanie już teraz za poćwiartowanie i za zrobienie posiłku z tego zwierzę nie będzie gorzej. Nie, no jakby jest git, spoko, czyli te zwierzaki też w miarę sensownie wyszły. No dobra. Budowa trwa i idzie to. Dają radę. Spoko. Serio spoko. Pytanie, jak sobie tutaj poradzą, jestem tego ciekaw. Naprawdę. Ja to muszę gdzieś drzwi zrobić, nie? W tym miejscu. No znaczy, oni biegają naokoło, to jest bez sensu. W tym miejscu robimy drzwi. Chodź, rozbierz to. Będzie wam łatwiej łazić tędy z piaskowca. Będzie większa dynamika zachowana. No, bym się spodziewał. Dziwne. No ale z drugiej strony
RimWorld. Ten mod też jakby nie jest do końca zaimplementowaną mechaniką w grze, więc działa jak działa. Ważne, że działa, nie? Czy ty serio zrobiłaś z tego mnie... O Jezus Maria. W sumie to się mięso nie zmarnowało, nie? W sumie to tak. Następnym razem trzeba będzie tylko przypilnować, bo dobre posiłki są lepsze. O, zjadłeś w sumie z tym mięsem, jak to na ciebie działa? Spanie w zimnie, spanie w zimnie, konieczność odrzucenia money? O, money zarywa nieźle. Ale nic nie o świętym zwierzaku, nie tego. Nie siadło, że coś. Święte oswojone zwierzę, a świętego, ale zjedzono mięso? Weird. No bo niby zeżar mięso ze świętego zwierza, nie? I nic mu się z tego nie jest. Może dlatego, że mamy jeszcze za niskie... mięso z wilka. Może dlatego, że... No nie wiem, może dlatego, że jeszcze mamy za niskie oczekiwania względem jakby całej kolonii, nie? Dobra, wyłączmy te... te kuźnie, bo nam widzę, że prąd trochę zżera. A to mi się nie podoba. Hipotermia? Ile jest na zewnątrz? 44. No, to wiele wyjaśnia. No to chowaj się szybko. Biegnij, 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 biegnij. I co, może czapkę nałóż w takim razie zimą, bo będzie lepsza. Co? Jako ty masz tam teraz wytrzymałość? No, trochę lepiej. Trochę lepiej. Jak daleko po te kamienie musimy biec. Ja nie mogę. Jak ta baza jest kamieniożerna. No ale co, taką bazę chciałem, taką mam, nie? Dobra, darujmy sobie te stal teraz. Jest to zupełnie niepotrzebne. Możemy sobie dosiać jeszcze trochę tego grzyba, jakby co. No i tak sobie po prostu żyjemy. Nie zgadzam, to nie jest strefa domu, nie? Ta. Masz tu strefę domu też. To też jest w sumie strefa domu. Mam wyłączoną ten wskaźnik. O nie, mam wyłączony ten wskaźnik. Dobra, to nic, ja później sobie to wszystko tam zastrefuję jak trzeba. Na razie jest to nieważne. Na razie ważne jest to, że badania szły i bardzo dobrze sobie Merge z tym radzi. I o to chodzi. Musimy wyzwać tą konsolę. Stracę na tym trochę, ale zbuduję tą konsolę jeszcze tutaj. Kurde, ja dostawię jeszcze jeden chyba też wiatrak. W związku z tym, bo... No bo to się przyda jednak. Ta energii troszeczkę nam powoli zaczyna brakować. A ten wiatrak daje nam pewność tego, że w jakimś stopniu ta energia tutaj będzie docierała więcej. Tej energii będzie docierało więcej, a nie będziemy stratni. No kurde, w nocy jesteśmy minus... Jak nie wieje. I nie ma tego, co półtorej to się w plecy, jak nic. A to dużo. A to dużo. Dobra. Weźmy sobie tak, zróbmy sobie tutaj trochę tych łupkowych rzeczy, bo to faktycznie jest wstyd, że tego nie mamy. Dostawimy sobie jeszcze jeden regał w tym miejscu, również łupkowy. Dasz radę? No bo to jest dla nas, jakby nie patrzeć, dodatkowe teraz ten, dodatkowe miejsce, dodatkowe sloty. Tak samo tutaj chciałbym zrobić go, ale chyba muszę z piaskowca w takim razie. To wyjątkowo, po prostu wyjątkowo walnimy sobie go z piaskowca. No bo jakby nie patrzeć, mówię, to jest nasze dodatkowe tutaj miejsce, jeżeli chodzi o... O storage! A tego storage'a... Brakuje. Szymon, działasz? Działasz. Pięknie, solidnie działa. O to chodzi. Działa i armaty. Śmiga. Buduje. Ładna temperatura na zewnątrz. Minus 39 jest w stanie wytrzymać. I jak troszeczkę będzie gorzej, to
powinno być w miarę git. Dobra, powiewa w nocy i jesteśmy 1,5 kafla do przodu. No okej, okay, no okej. Okay. To jestem w stanie jeszcze znieść. W kolonii, w tej bazie już głównej, obowiązkowo będzie trzeba wyciągnąć geny. I mamy tutaj dużo różnych genów. Mamy po pierwsze ogon, który jest tutaj w tych genach. Fajny pod tym, że daje nam więcej... większą komfortową temperaturę. Tutaj to się przyda, w ogóle futrzastość też bym wyciągnął. Szymon ma lepszą tolerancję na zimno, to też trzeba będzie wyciągnąć. Ultra szybkie gojenie się ran. Tutaj jest bardzo dużo fajnych rzeczy. No na przykład możemy to zwiększać tym okropne zwierzęce, okropna sztuka, jeżeli chodzi o żywotność, tak? Tutaj moglibyśmy jakoś niwelować w miarę możliwości tą wrażliwość na słońce, ten powolny chłód. Na przykład tutaj Angie ma też fajne geny, dużo różnych genów jest. Ja pewnie stworzę taki jeden swój główny genotyp i będziemy go tutaj też w jakimś stopniu, mam nadzieję, tutaj instalować tym kolonistom, tak żeby no byli najlepiej przystosowani do tego otoczenia, co tutaj jest, nie? Bo głupio byłoby, żeby tutaj coś mi się miało gorszego stać. Powiększamy troszeczkę tę bazę. O nieco. Po prostu potrzebuję tutaj więcej miejsca po to, żeby postawić konsolę i dostawić tu jeszcze jakąś, nie wiem, z dwa łóżka i no konsolę łączności, dwa łóżka może jeszcze tutaj dostawię i coś jeszcze się pewnie zmieści, no. Chcę przenieść to tu. Troszkę stracimy na tym polu z ziemniakami, ale... Dobrze, tfu, z ziemniakami, z grzybami, ale do przeżycia. Dobra, git, zaraz konsola będzie wybadana. Właśnie o to chodzi. Podstawy mikroelektroniki, super. I już kolejny stół stawiamy w bazie, czyli możemy dobadać coś z tego tutaj elementu. I co by to mogło być na chwilę obecną? No jest to pewien pomysł, nie? Aczkolwiek suchy prowiant i robić z tego mięsa, które jest zawsze na plus do przodu, po prostu żeby... Pistolety, lepszą broń. Kurde, ja bym szybko chciał te zbrojki robić. To fabrykacja jeszcze po drodze, dużo badań innych. W broń byśmy szli. Protetyka, tam parę ludzi ma drewniane ręce i w ogóle. Ksenogenetyka. Dobra, w sumie nawet tak naprawdę nieważne co badamy, aby badać. Trochę wychodzi, więc w sumie co za różnica. Dobra, różnica za to będzie taka, że stawiamy konsolę łączności, przestawiamy to łóżko w to miejsce. Kolejne łóżko możemy wstawić w ten sposób dwa razy. Dostawimy tutaj też lampkę, która jest w sumie już gotowa, więc super, nie trzeba jej budować. Genialnie. W to miejsce. I na razie chyba tyle. Mogę tu wygładzić. Smooth. Wygładzimy w takim razie w tym miejscu. Będzie się trochę lepiej koloniści będą się trochę lepiej tutaj czuć. No dobra. I tak. W różnych jeszcze nadanie handlu orbitalnego. I teraz musimy liczyć na to, że zaraz jakiś handlarz się pojawi. Bo... nie mamy już Sokugo. A jak ma się husarza, no to jest problem. Dwa dni. No okej. Okej, nie okej, no. Do przeżycia, ale słabo. Damy radę. Nie ma tragedii, ale no tak jak mówię, fajnie byłoby... jednak w miarę możliwości tutaj z tym handlarzem już zagadać szybciej. Komponenty jest, stal jakaś jeszcze jest. Tutaj jeszcze trochę stali też zostało. 300 sztuk. Spokojnie wystarczy. Teraz tylko czekać. Czekać i działać. Czekać i działać. Dajcie znać mi w komentarzach, proszę. Jak oswoić te pająki tak, żeby mi kolonistów nie zjadły? Czy mam samicę zabić i samca jakoś próbować oswajać? Czy podejść, zaatakować, zniszczyć kokon? Znaczy najlepiej będzie zniszczyć kokon, to wiem. Bo
Tak mi się wydaje jakby, bo dzięki temu one będą jakby dzikie, nie? Rozdzielą się i będzie łatwiej je wyłapać. Ale nie wiem. Może po prostu przez zimę jakaś mocniejsza temperatura będzie jakaś, któryś z nich wpadnie ten stan anabiozy, nie podnio... O, teraz jest ten, no. Ciemno, mógłbym też się kokon próbować niszczyć. Mówię, wpadnie w ten stan anabiozy i wtedy próbować, nie? Szymon, mam dla ciebie misję. Konsolę zbuduj. I... również będziesz budował... łączność. Dodatkową. No, tak jak mówię, nie chciałbym się obudzić z palcem gdzieś. Wall lamp. Długo zajęło leczenie, ale okej, okay, udało się. Dobra. W tym momencie czekamy już tylko na handlarza. I tylko on może nas tutaj ocalić. Powolutku domykamy też tę bazę. Bardzo mnie to cieszy. Mega super. W sumie w tym miejscu możemy też jakieś ten przejście zrobić. Będzie im wygodniej, wiadomo. Dla nas to jest teoretycznie dla nas niewygodne, bo to jest kolejne miejsce do obrony, aczkolwiek... worth it. Mony niewielkie ryzyko załamania. Dlaczego? Co się? Bo ciemno pewnie ci tam, nie? Okropne braki w mroku, ta troszkę głodna. Będziesz żyć. Nie płacz. Okropne baraki. Ojej, straszne. Nie przesadzaj. Jest naprawdę git. No. Jest naprawdę git. Hipotermia. Jakim cudem ty dostajesz teraz hipotermię, skoro masz cały czas te super ciuchy i w ogóle normalną czapkę? No wiem, na zewnątrz jest chłodniej. W ogóle, czemu ty... Znaczy czemu? Ty... Najpierw powinnaś być krawiec... Kowal. A jest ta parka gdzieś. A jest, faktycznie, tutaj leży. A dlaczego? Bo Moni chyba nie chce jej nosić, tak? Minus 4. Jak ten defoliator? No nie wiem w sumie. Tu niby jeszcze nie dotarł, bo miałbym komunikację, że grzyby padły. Ale jakby nie działał? W sensie zwolnił? Może i lepiej. Nie wiem, dziwnie. Angina i Moni kiepsko się czują i tak bardzo kiepsko. Co się dzieje? No ty na światło, wiem. Ja zaraz się schowasz, będzie gita. Ty? Zamarzasz. No to do środka. Załóż tę parkę. Wiem, że ona jest z ludzkiej skóry i że to się nie podoba. Ale będzie lepiej temperaturowo dla ciebie. 19. No, niewiele lepiej, ale jednak lepiej. Będzie git. Na zewnątrz minus 40. Ja pierdzielę. Takiej zimy dawno nie widziałem. Ale wy za to widzicie teraz koniec tego odcinka, więc dzięki za oglądanie, widzimy się. No i dzisiaj mamy teraz wtorek. Oglądacie to we wtorek. To widzimy się w czwartek. No, dokładnie. Na razie cześć i... bajo!